Siema, witam w drugim odcinku z Ikarusa, czyli z nowego Survivala. Tutaj mamy początek sobie z wilkiem. Gdzieś tu właśnie wilk. On tutaj jest. Pyk. O, nie trafiłem. Znowu nie trafiłem. O kurde, łuk mi się popsuł. Dobra, dawaj na dzida. 197 headshotik, pokroimy sobie go przy okazji. Pyk. Ogólnie w nocy tutaj, bo już jestem po pierwszej nocy, bardzo dużo wilków mi się spełniło, chyba z 4. A na zabijaniu zwierzątek ogólnie leci najlepszy exp, jak coś. Dobra, jak to wygląda? Udałoby się coś zjeść. Zjemy sobie dynię. Nie mogę dyni zjeść? Nie mogę. Okej. Zjemy sobie to. Jagódki. Pyk. Jedzenie rośnie. Dobrze, jeszcze się napijemy. I okej, wbiłem piąty poziom. Nie, co to jest? Dobra, nieważne. I tak, mamy tech tree. I mamy giga dużo rzeczy do odblokowania. Bone knife, bone speary, fire pit. Ale ja bym najpierw chciał zrobić sobie tutaj walla. I dodatkowo nie wiem właśnie jak wygląda tutaj budowa. To jest chyba sufit. Tak mi się wydaje. Czyli muszę pójść w to, później w to. Będziemy mieli prawdopodobnie wszystko. Aha, bo tu jest później złuda. Ja stacza robię. Ale to i tak będę musiał level bić, nie? Jeżeli się zrobi drugą bazę. O, jeszcze jeden punkcik mam. Pójdziemy w to. Pyk. Okej, i talenty. Ogólnie zauważyłem, że tutaj też są talenty pod solo gaming. Bo te talenty prawdopodobnie jakby są aplikowane do całego teamu, który gra w gierce. A że ja gram solo, to mogę sobie iść tutaj. Stamina, movement, speed, health. Ja mam przez staminkę. O, dwa punkciki w ogóle dostałem. Fajnie. Dobra, także to co? Biorę się za budowę chaty. Dobra, mamy zrobione ściany. Problem jest taki, że nie pomyślałem o drzwiach. Także będziemy bez drzwi, póki co. Budujemy sobie pyk. Wyjście będzie tutaj, w tę stronę. Pyk, dobra. Mamy naszą chatkę prawie obudowaną. Jeszcze muszę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tutaj sobie dachów zrobić. Trapdoor. Aha, bo to jest trapdoor. Czy ja mogę flora położyć na górę? Czy nie mogę? Czekajcie, gdzie mi się to skraftowało? Tutaj. Nie mogę. Czy to mogę tylko na ziemi położyć? A nie, bo ja nie wziąłem tego. Tak, mogę. Okej, czyli flor też robi jako dach. Chcę zobaczyć te trapdory. Craft. Damy sobie to tutaj, pod dziewiątkę. Aha, okej. Czyli to jest sobie tak jakby wejście od góry. Dobra, na razie nieważne. Będziemy musieli wbić sobie kolejny poziom, żeby drzwi odblokować. Okej, czyli póki co mamy taką chatkę. Jeżeli chodzi o jakieś skrzynki i tak dalej. Gdzieś widziałem, kurde, jakieś skrzynki, tylko nie wiem gdzie. O kurde, ale ta baza fajnie wygląda z zewnątrz, taka obrośnięta. O, fajnie to wygląda. Dobra, ja bym musiał iść zapolować. A, właśnie, bo ja mam jedzonko. Dobra, robi nam się jedzonko, minutka. Dobra, mamy jedno jedzonko, zobaczymy co to daje w ogóle, cooked meat. Jaki bonus daje nam? 75 maksimum healtha i 20% health regeneration. O, czyli fajne. Dobra, wezmę sobie jeszcze jedno. I pójdziemy w podróż, powbijać levele, pozabijać jakieś wilki i tak dalej. Przy okazji odkryć co jest tam na górze mapy. Tutaj, bo ja jestem tutaj, wylądowałem tu. Przyszedłem na dół i tam się okazało, że tam jest koniec mapy, więc ja bym poszedł sobie na górę zobaczyć, co tam jest ciekawego. A więc, let's go! Dobra, zmiana planów, ponieważ pojawił się sztorm, także. O, jeszcze wilka tutaj mamy.
Dobra, jeszcze na szybko sobie go oskurujemy. Pod wodą oczywiście. Ogólnie pod wodą, jak jesteście, to jest wam zimno. Więc plan jest teraz taki, że jak idzie sztorm, będziemy się schować z kitrak do chatki i tam chyba sobie w środku zrobimy ognisko. Dobra, tu powinien być bezpieczny teraz. Teraz bierzemy crafting, ognisko. Kurde, nie mam kamieni na ognisko. I fibera też nie mam. Fiber mi się skończył. A fiber to akurat nie jest problem. Kamień też nie, o. Dobrze, tak więc pyk, ognisko. Ja nie wiem, czy kurde ten sztorm jest jakiś super zabójczy. Nie wiem, czy powinienem się obawiać tego sztormu, ale na wszelki wypadek wolę nie stać w tym sztormie. Ognisko sobie odpalimy, żeby nam było cieplutko. Bo tu jest jakiś debuff. O, już go nie mam, bo jestem w środku. I po lewej u góry tam widać, że przechodzi sztorm właśnie prawdopodobnie. To wygląda tak, że jest giga duży deszcz i wiaterek. O! Właśnie zobaczymy, co jest za debuff. No, pokaż mi tego debuffa. A, minus 20% movement speeda. I to chyba w sumie tyle. Dobra, zakończył się sztorm, także wyruszamy w podróż pełną przygód i zobaczymy, co tam jest ciekawego. No i przy okazji level podbić, nie? O kurde, ale to fajnie wygląda, wiecie co? Chyba będzie przeniesienie bazy tutaj. To miejsce, tak mi się wydaje. No i tak w tamtej bazie nic za wiele nie mam. A tutaj kurde fajnie ta miejscowa wygląda przy tym jeziorku. Ale ładuje się świat. Dobra, tak więc ja lecę pod to jeziorko. Dobra, mamy level upik. Czyli szósty poziom już. Pytanie, co ja bym chciał zrobić. Tutaj mamy jakieś antybiotyki. Nie no, chyba pójdę tutaj, w to, w wood chatkę. Chatkę z drewna. Pyk, wall. No i drzwi. Okej. Okay. Dodatkowo talenty. A pójdziemy sobie dwa razy. A, tylko jeden punkcik miałem, okej. Okay. Czy proszę, movement speed może się przydać. Także teoretycznie mogę już zbudować sobie... O, wilk. O, szybko padł. Headshotika dostał. To jest coś takiego jak headshoty, więc bardzo opłaca się w głowę strzelać. Pytanie, czy ja mogę drugie łóżko zrobić? Mogę. Okej, okay, no to zbudujemy sobie tutaj chatkę. Tutaj wygląda to dużo lepiej niż tam. Dobra, to ja się biorę za budowę. Widzimy się już, jak będzie chatka postawiona. Dobra, tak więc tak wygląda moja chatka. Tutaj mamy łóżeczko, tutaj mamy ognisko. Tylko niestety, kurde, nie wiem, jak mam drzwi postawić, bo tutaj nigdzie nie widzę, żeby było jakaś rama do drzwi czy coś takiego. Także no, jeszcze tego nie odkryłem. Prawdopodobnie może to muszę zrobić. O, dobra, wood window. Chyba od... A nie, to jest okno. Wood stairsy. No nie, w każdym razie nie odkryłem jeszcze, jak mam zrobić ramkę do tych drzwi. Ogólnie to wszystkie misje tutaj po lewej widzicie, że zrobiłem. I trochę nie wiem, co dalej, ale prawdopodobnie chodzi o to... W sensie, nie wiem, czy też nie będę musiał poczekać tych 6 dni i 21 godzin, żeby tak jakby odpalić kolejną misję. Nie wiem, jak to tutaj działa dokładnie. Ale plan jest póki co taki, że no, trzeba wbijać te levely, odblokowywać. Tutaj na tierze drugim już mamy fajne rzeczy do odblokowania. Jakieś iceboxy i tak dalej. Iron axy. Także w to będziemy celować na pewno. A tutaj to co? Najpierw chciałbym teraz bone arrowy zrobić. Chciałbym też sobie zrobić bone spira, bone knife'a, żeby to szybciej wszystko szło. No to co? Ja idę wbijać level, bo to musimy zrobić. Na pewno też będę chciał skrzynkę, bo kurde, to EQ tutaj to strasznie szybko się zapełnia. No, ale to jest... O, jest moja chatka, tak wygląda z zewnątrz, szabu nie ma. I co? Idziemy zwiedzać dalej, bo... Czekajcie, bo się mapa nie załadowała. O, jestem tutaj. Zacząłem tutaj. Jestem teraz tutaj i będziemy szli prawdopodobnie tam dalej w górę zobaczyć, co tam jest. Jeszcze nie spotkałem żadnych nowych przeciwników.
Póki co same wilki i jelonki. Nie ma, nie spotkałem żadnych niedźwiedzi czy coś takiego. Ale może. Może spotkam. Tak więc napijamy się i lecimy w podróż pełną przygód. Ogólnie to dobiegłem aż tutaj i tu już mamy koniec mapy. Nie spotkałem, kurde, żadnych innych nowych przeciwników. O, tu też koniec mapy. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Czy to jest kwestia taka, że na przykład mam teraz pierwszą misję, to mam tylko jakiś ograniczony teren mapy i ten teren się zmieni albo powiększy w kolejnej misji. No bo póki co mogę tylko zabijać sobie wilki i jelonki. Czego oczywiście wolałbym zabijać wilki, bo te jelenie to kurde tak szybko biegają, że trzeba się trochę namęczyć, żeby zabić takiego jelonka. Chyba, że będę miał lepsze strzały i one będą robiły jakiś tam fajny damage, zobaczymy. Ale ogólnie to przebiegłem stąd. Czekajcie, gdzie była moja baza? Nie pamiętam. Gdzieś tutaj była moja baza. Ta nowa. Więc przebiegłem stąd, aż tutaj. I tak, kurde, powiem wam, że bez strzału. Ani za dużo wilków nie spotkałem. Żeby. O, jest wilk akurat. Fajnie. Na wilkach się fajnie level wbija. Wcześniej zabiłem wilkę, to dostałem 1500 expa chyba. Został headshotika i drugi headshotik. Dobra, i mamy od razu level upik. Więc sobie zbierzemy strzały nasze. Pokroimy wilczka. Pyk. Dobra, i co ja bym chciał sobie odblokować? Te małe bandaże kolejne. Broken leg. Okej, czyli to jakbyśmy sobie nogę złamali. Co tu mamy? For processing oxide into oxygen. Okej. A nie wiem czy to. Wood trapdoor. Nadal nie wiem jak zrobić te drzwi. Chyba pójdziemy najpierw do narzędzia. Znaczy najpierw pójdziemy w bone arrowy. Flare arrowy to raczej mi się nie przydadzą. Poison bym poszedł, ale tu 15 level do tego aż potrzebny jest. Idziemy w Bone Spear i Bone Knife'a chyba. No. Robimy tak. Okej. I talenty. Solo. Co tu mamy ciekawego? Physical Resy. Maximum Health. A mógł poszedł chyba w Stamina Regen, bo ta stamina kurde tutaj dużo zmienia. Dobra, no to plan jest taki, że wracamy do bazy. Ja po drodze będę się starał coś podlevelować, żeby móc zbudować jakieś nowe struktury. A i teraz tak, możemy sobie zrobić bone arrowy. Aha! Dobra. Czyli tak, robimy bone knife'a. Bo ja mam zwykłego stone knife'a. Tyk. A robimy sobie bone spear'a. Tego wyrzucamy. 54-60 damage'u. Okej, czyli bone arrowy są dużo lepsze na to wychodzi. No i oczywiście potrzeba kości na nie, nie? Więc sobie zrobił ich 15. Ja nie wiem jak on zrobić, żeby mi zmieniło w uku. Aha, ammo type R. Dobra. Mamy bone arrowy. Zobaczymy jak te bone arrowy będą. Jakie będą robić damage. Tylko znajdę jakiegoś przeciwnika. Dobra, mam wilka. Nie wiem czy on mnie atakuje. Chyba nie. Dobra, 240 damage'u i na hita chyba padł, tak? Tak. Okej, dobra, tak to możemy się bawić. Mam nadzieję, że teraz. Jeżeli chodzi o jelonki. To że jelonki będzie. O, zobaczymy sobie. Kurę w głowę by było fajnie trafić. Pyk. Nie dostał w głowę? Okej, dobra. Nieważne. Pykniemy dalej. O kurde, patrzcie, znalazłem jakąś jaskinię. To jest jakiś nowy surowiec, co to jest? Copper ore. O, mogę wejść tutaj do jaskini. Okej. O kurde, co to jest? To będzie, co we mnie strzela? Ale giga dużo HP to ma.
Dobra, umarło. Umarło? Umarło, ja z tego nic nie zostaję. Ale lipa. Tu mogę się napić wody. I tu mamy copper ore. I to ogólnie chyba tyle, jeżeli chodzi o tą jaskinię. To jest copper ore? To jest aluminium ore. Okej, okay, czyli ta jaskinia jest tutaj, w tym miejscu. Będzie trzeba sobie zapamiętać, bo ja... Pytanie, czy ja mam miejsce, Beku? Coś tam mógłbym tego wydobyć, drzwi mogę wyrzucić, dobra. Co wydobędziemy sobie troszkę tego. Może mi się to przydać. A tu co mamy? Koal, czyli węgiel. Dobrze. Wydobędziemy sobie trochę irona. Do tego troszkę aluminium. A, aluminium nie mogę wydobywać. Prawdopodobnie muszę mieć jakiś lepszy kilo. Titanium też nie mogę wydobywać tego. Okej. Okay. Iron mogę. Dobra, no to w takim razie plan jest taki, że wydobędziemy sobie tutaj tego irona. Na dworze i tak jest sztorm, także... W miarę fajnie się złożyło. I co? Jeszcze tutaj chciałem ten węgiel wydobyć sobie. Jeszcze nie wiem do czego mi to będzie potrzebne. Ale obstawiam, że do czegoś się później przyda. Koper też mogę wydobywać, także koper też sobie wydobędziemy. Będę musiał teraz skrzynkę zbadać i kurde... Robić sobie skrzynki. I takie rzeczy, których nie mogę używać, tak na przykład ten copper ore i tak dalej, to sobie tam powrzucać do skrzynki. Ale no to muszę level bić, żeby skrzynkę zbadać. Dobra. Nie ma już sztormu, także możemy lecieć na chatę. Jeszcze kawałek mi został tutaj, jak widać. Dobra, wróciłem na chatkę. Co tu się działo? To jest moje ognisko. Mam jedzonko, które mi się przyda. Ciekawe, co ja mogę tam podgiedać. W sumie to ognisko chyba może mi robić za... Aktualnie za ten. Za skrzyneczkę. No? Dobra. Póki nie mam skrzynki. To ognisko się przyda. Pytanie, czy ja to mogę zastakować? Nie mogę niestety. Okej. Okay. Czypujemy sobie. No i co? Niewiele mi zostało do wbicia levela, bo zostało mi z 1000 expa. Czy ja idę coś upolować? Zrobimy sobie skrzynkę. Okej, okay, udało się wbić 8 poziom. Tak więc co ja bym chciał? Dlaczego to jest? To jakiś melee damage. Repeating plants, okej. Okay. Tutaj mamy torcze. Fire pit. Cooking and heating. Dobra, to mi się zaraz nie przyda. Tutaj mamy armorek. Small wood crate. Dobra, więc tak. Może po prostu zrobilibyśmy sobie wejście od góry do domku. Ale to kurde za dużo znowu potrzebuję, będę musiał jeszcze jeden level wbić, żeby to zrobić. Więc zrobimy sobie tego crate'a. O, od razu medium mogę. I dodatkowo... To jest? Health regen, a to takie. Useless trochę rzeczy. Przynajmniej aktualnie. Raczej mi się nie przydadzą. No i dobra, pójdziemy w to. Na kolejnym poziomie damy sobie wood stairsy. I tutaj to. Gdzie mogli sobie zrobić wejście od góry, razem z drzwiami i tak dalej. Tree blueprint points. O. Fajnie. Teraz możemy sobie zrobić coś takiego. Jak na przykład stairsy.
Na dach, żeby wejść. Dodatkowo zrobimy sobie to i to. Okej. Dobra, to idziemy zrobić drzwi do naszej chatki. W takim razie. Ja go upoluję. Dostał hita. No ale ciężko, jest ciężko. One za szybko biegają w tej gierce, Imo. Trzeba je albo zwanshotować, albo stracić dużo czasu na gonienie ich. Dobra, nieważne. Ogarnąłem już, jak zrobić drzwi. Trzeba wziąć ściany do ręki, przytrzymać R, to mamy coś takiego. Stawiamy, no i tutaj prawdopodobnie możemy drzwi postawić. A, czy ja mam drzwi? Mam drzwi, dobra. Pyk. Pyk. I mamy nasze drzwi zrobione. Także nie trzeba kombinować tutaj z wejściem górą. No ale jak już mam tą rampę, to sobie postawię. To mi na razie się nie przyda. I tutaj sobie postawimy rampę, pyk. No i tu możemy sobie wejść na dach i popatrzeć, co tutaj się dzieje. No i dodatkowo zrobiłem skrzyneczkę. Także lepszą kukurydzę mogę zrobić za jedzonka. O tym nie wiedziałem. Dobra, bierzemy to. Damy sobie to do skrzynki. Tutaj o. To będzie skrzynka na surowce. Takie różne jak iron ore, stone mogę wziąć ze sobą. Czy nie wiem póki co do czego jest mi potrzebna siarka. Skóry mam giga dużo. Że 30 sobie zostawię. Później się tam jeszcze dorobi kolejne skrzynki. To jest tylko taka pierwsza. Okej, no i fajnie, bo zrobiło się miejsce wokół. Zobaczymy tu, co daje kukurydza. To mnie ciekawi. Bardzo. Pyk. A jej nie mogę zjeść. No, zrobiłem sobie kukurydzę. Ale nie mogę jej zjeść. Nie mam pojęcia czemu. A jest konsum. Okej. Coś mi daje kukurydza? Jakieś buffa daje. Plus 50, 75 maksimum stamina. Okej. Fajnie, fajnie. Dobra, to było na tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja się postaram dobić tutaj troszkę leveli. Żebyśmy mogli coś nowego pobudować. Najchętniej to bym gdzieś wbił 10 i tier 2, żeby crafting bench zrobić i tak dalej. Różne rzeczy. Dobra, to do następnego. Elo.